Elo, siemandero, z tej strony Boluzi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z FSO19 na polskiej Dolinie V1. Brączek ze mną w dzisiejszym odcineczku. Siemaneczko. I lecimy sobie dalej z mapką, z testowaniem, z takim luźnym graniem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się plasowaniem, bo widziałem po waszych komentarzach, że chcecie, aby troszeczkę się tutaj pobawić na tej mapce właśnie, a plasowania jeszcze nie miałem w 19, więc czemu by nie testować. Bronek, czy ja tobie mogę kupić kombajn i czy ty będziesz sobie na razie ciął? Chyba tak możemy zrobić. Dobrze, nie ma problemu. Wchodzimy sobie w kombajny, wezmę ci case'a. Będę mógł go tylko niestety, ale wypożyczyć. Także już ci go wypożyczam. Nie ma problemu, majster. Czekaj i jeszcze do tego wezmę ci chyba header, jak będziesz chciał. A headery znajdują się, drodzy państwo, tutaj. I do case'a również jest tutaj, wypożycz. Okej. Porobiłem sobie wreszcie trochę pola ze słomą. Troszeczkę się nabawiłem, bo uwierzcie, że w tym farmingu jest wszystko. Inaczej ja musiałem napisać do Patryka, żeby mi trochę pomógł go garnąć. Bo niestety jest troszeczkę inaczej niż to było wcześniej, aby w giancie sobie to wszystko pododawać na spokojnie. Miała być dzisiaj troszkę inna praca, ogólnie miał być obornik, ale niestety nie mogłem obornika dodać przez giancę. Nabawiłem się chyba kilka godzin, wszystkie uprawy pododawałem, ale obornika jakoś nie szło. I później miało być jeszcze talerzowanie, ale mówię, kurde, ciągle mam te prace pożniwne u nas na mapce, więc czemu by nie spróbować sobie właśnie tutaj plasowania. Tym zawsze, bardziej, że właśnie. Zawsze to coś innego, nie? Zawsze to coś innego, tym bardziej, że mówię, na żadnej serii póki co nie mieliśmy jeszcze tego. A tutaj będziemy mogli się pobawić. Nie, wydajność słomy jak najbardziej jest. Także bałem się, że może być ciężko. Nie ma pikania, trochę mnie to boli. Ale no nic niestety można na to. Się włączyć jakoś. Nie poradzę. A nie, czekaj. Czyż mi się wydawało? Chyba jest bardzo strasznie cicho. Może możliwe, możliwe, że masz słuchawki cicho, albo w opcjach trzeba podgłosić, wiesz? Ja, może tak. Bałem się, że dodawana słowa przez Gianca będzie. A nie, jest pikanie, jest jak najbardziej. Miałem słuchawki cicho. Myślałem, że ta słowa nie będzie tak wydajna. No a jak sami widzimy, no jest już druga belka w pierwszym przejeździe. Czyli to jest praktycznie to samo, co mamy na odzerach, zbieramy. Słomę właśnie przyczepą, bo jest tak samo wydajna, więc. Czyli po prostu Giant zrobił tak, że dało wiele bardziej wydajniejsze. Jak widzicie, taka troszkę inna kamera u mnie dzisiaj, ale zrobiłem sobie takiego troszkę większego zooma, ponieważ jakoś tak bardziej mi się to podoba, a widzę, że można sobie ustawiać poprzez komendy, jaką kamerę chcemy w środku kabiny, a jaką chcemy kamerę na zewnątrz, więc to jest akurat spoko. Ja pierdzielę, powiem ci, że ja jestem w szoku teraz, w tym momencie. Które ty pole zacząłeś kosić? Tu koło domu jakieś. O, właśnie ja chciałem, żebyś kosił to tutaj, po tej stronie. Ale dobra, możesz tamto, także nie ma najmniejszego problemu z tym. Nie ten, myślę, że do jednego odzera też będzie trzeba jak najszybciej kupić prasy. No, bo się zamęczymy z tym, że z tą słomą, a gdzieś trzeba będzie składować. Wydaje mi się, że jak już kupimy sobie, jak już pójdziemy w te krowy, wtedy będzie trzeba kupić prasę, no bo żeby praktycznie, bo jednak jakbyśmy teraz kupili prasę, jeszcze przed krowami, to przyczepa samozbierająca w ogóle by stała nieużywana, nie? Bo wtedy byśmy wszystko prasowali, a tak będziemy samozbierającej używali do tego, żeby chociaż głupią trawę zebrać właśnie dla krów, nie? Znaczy używana, nieużywana, będziemy myślę, że jeszcze i tak długi czas bawić się, oj Jezus Maria, tu się trochę trawy wkradło. Przez drugi czas jeszcze obstałem, że będziemy bawić się ze sprzedażą słomy, ponieważ jak sami widzicie, no jest strasznie wydajna. Giant w tym roku naprawdę to poprawił. Z czego można się cieszyć, no bo naprawdę bardzo fajne pieniążki z tego są. O, jak widzimy, fajnie trawę nam niby zebrało, ale nie zmieniło nam nic w prasie. Także się cieszę. Jak widzicie, no dzisiejszymi zestawkami został właśnie Steyr, bo chciałem sobie go przetestować, bo to będzie jeden z ciągników, który nie wiem, będziemy jeszcze właśnie kupować z takich średnich na od zera, czy też nie? On ma tyle samo, co New Holland. Nie wiem, może kiedyś się jeszcze trafi, nie? Że bo na razie chyba raczej sobie odpuściłem, bo to był właśnie jeden z trzech ciągników, który na początku wybieraliśmy. Miał być to Case, Steyr lub New Holland. Cieszę się, że wzięliśmy jednak tego New Hollanda, bo jest o wiele ładniejszy. Na początku wziąłem sobie tutaj Case'a, ale niestety no, nie wyglądał tak rewelacyjnie. Jak widzicie, zmieniłem sobie teksturę belek, która wyszła dzisiaj akurat i tak jakoś idealnie pod odcinek. Mówię, a czemu nie? Weźmiemy, spróbujemy sobie. Może ja mówię, że nie będziemy kupować. Mi się wydaje, że właśnie będziemy kupować, bo to nie wiadomo, czy kupimy od razu jakąś landarę. No teraz. Czy może nie zrobimy na przykład tak, że sprzedamy teraz, bo Fendt ma zostać, tak jak miało być, że Fendt zostaje na końca serii. To pewnie sprzedamy Maseja i do Fenda założymy na przykład Tura. No i kupimy może albo drugi ciągnik takiej mocy jak jest New Holland,
albo kupimy od razu też jakiś duży ciągnik, nie? No to ja trzeba myśleć to, że jak kupimy od razu jakiś większy ciągnik, to automatycznie będzie trzeba kupić pod niego maszynę, nie? No właśnie dlatego teraz zastanawialiśmy się z tymi, czy zwiększamy nasze maszyny. W sensie, że właśnie ja to siewnik, a to pług, takie już większe, pod jakieś około 300 koni i wtedy kupujemy sobie już jeden taki porządny ciągnik. Myślę, że to nie byłoby głupie. I to nawet bez sprzedaży jakiegoś właśnie New Hollanda, czy tylko sprzedania już tego Maseja, tak jak mówię, przeczepić tura i po prostu zakupić teraz ciągnik o jakiejś mocy przynajmniej tych 300 koni. I myślę, że to by mogło być na przykład fajną sprawą, bo byśmy naprawdę mega fajnie szybko mogli się rozwijać dalej. Zostawić sobie po prostu ten pług mniejszy, a po prostu do tamtego zakupić właśnie jakiś ten większy siewnik, czy też gruber, albo jakąś większą talerzówkę, że po prostu, no mówię, z odcinka na odcinek rozwijać się, z sezonu na sezon zwiększać ten areał, który posiadamy. Będziemy robić też testy, bo dużo ludzi nam właśnie pisało, żebyśmy robili testy, także my pójdziemy wam na rękę i... Będziemy robić testy i też damy wam jakieś zdanie, żebyście wy też zadecydowali. No w końcu ta seria jest też dla was, jakby nie patrzeć, bo to jest najbardziej oglądana seria na naszych kanałach. No ja teraz jestem mega, mega zdziwiony, że to aż tak sypie, bo sobie tego nie wyobrażałem. Ogólnie 4000 było też w poprzednim farmingu, już myślałem, że oni zmienili tutaj tą opcję, ale niestety nie. I jak sami widzicie, no ja nie wiem, tutaj z tego pola już będę miał sporo belek, ale raczej pojadę sobie jeszcze na jedno takie bardzo fajne małe pole koło gospodarstwa, na którym żadne raczej prace nie będą wykonywane. I ogólnie dzisiaj postanowiłem, że wreszcie wam powiemy trochę o tej niespodziance, bo to już dosyć długo zwlekałem, myślałem, że uda nam się to o wiele szybciej ogarnąć, ale niestety jeszcze nam się nie udało. I generalnie ostatnio ciągle pytacie, czy mieszkamy u Brączka, czy gdzie my jesteśmy, dlaczego się tak pozmieniało, czemu ciągle nagrywamy razem. No i jakiś czas temu postanowiłem, że przeprowadzam się do Bytowa. Wynająłem chatę, wynajęliśmy sobie chatę, właśnie byśmy mogli stworzyć jakiś pokój do nagrywania, gdzie będziemy mogli sobie na spokojnie nagrywać, bo jak wiecie, no bardzo dużo i tak nagrywamy razem. U mnie internet, no niestety było ciężko z tym internetem, nie dało się nic lepszego wziąć. A też jakoś nie trzymało mnie u siebie i postanowiłem właśnie, że przeprowadzam się tutaj, także jakiś specjalny odcinek powstanie. Ale tak chcieliśmy po prostu was teraz uspokoić, gdzie pokażemy wam tą chatę, co i jak, wszystkiego się dowiecie. Teraz po prostu chcieliśmy wam już to powiedzieć, żebyście wiedzieli. No, dużo ludzi pytało, czy po prostu u mnie remont był, czy co? Czy co się stało, czemu tak długo, kiedy wrócę do domu, do siebie, czemu tak długo siedzę u Brączka. No ale dlatego tak nie mówiliśmy wcześniej, bo chcieliśmy to wszystko poogarać. Myślałem, że szybciej się uda, ale naprawdę ciągle coś tu jeszcze w tej chacie robimy. Także no mówię, jak skończymy, na pewno będzie specjalny odcinek na ten temat. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Z czasem też na pewno będziemy chcieli polajwować sobie troszeczkę, jak już wszystko ogarniemy. Na razie jest czas na to nagrywanie. Lecimy po te dwa odcinki praktycznie od zera codziennie. Dlatego też no, nie ma zbytnio czasu. Ale na to wszystko przyjdzie też, myślę, że czas i ogarniemy, abyśmy mogli też dla was troszeczkę postreamować, bo wiem, że tęsknicie za tym. A naprawdę fajna zabawa na streamkach była. No i dobrze, to już mamy wyjaśnione, lecimy sobie dalej. Możecie od razu też pisać, co w kolejnym odcineczku byście chcieli zobaczyć. Jeżeli nie, no to będę starał się ogarnąć ten obornik. Może jak będę miał więcej czasu, to już rozkminię te wszystkie opcje, które... Ty masz przyczepę na belki kupione? Tak, jest kupiona, stoi za oborą. Także będziemy sobie zaraz to ładować na spokojnie. Motu będzie sporo, kurwa, ja jestem naprawdę mega zszokowany, że z tego pola coś będzie taka porządna przyczepa. Zobacz, jak to wygląda. Jak chcesz, to możesz zacząć już ładować, a potem jakieś pole sprasować i potem ty sobie jeszcze dalej poprasujesz to małe. No, wprawdzie zaraz możemy pomyśleć coś na ten temat. Masz mi, które pole chcesz, wiesz, zostawić ci do prasowania, to sobie jeszcze poprasujesz potem. No jo, zaraz najwyżej ogarniemy. Choć wprawdzie ja bym wolał, żebyś ty sobie ciął. Ja mam ścięte. Co? Mam ścięte. No jeszcze byś mógł ciąć to obok mnie. To muszę wysypać gdzieś. Dobra, co tam sobie ogarnij, coś? Dobra. I ten. I wtedy byś mógł ciąć to pole obok mnie, jak ja bym sobie ładował, nie? To by było naprawdę fajne. Dobrze, bo jeszcze pojadę sobie na jedno fajne to właśnie malutkie pole, bo chcę je sprasować na tym odcineczku i nie wiem, może od niego nawet zaczniemy sobie, ale to zaraz sobie rozkminię to wszystko. Szkoda, że nie ma jakiegoś dzieci kabelek. Akurat do tej prasy fajnie jakby w środku w ogóle, w takim komputerku, gdy dołączamy sobie prasę do ciągnika. Już mówię, w tych lepszych sprzętach ten komputerek się pojawiał i gdzieś ten licznik tam był po prostu tak dla
dla siebie, żebyśmy wiedzieli, ile tych belek jest. No niestety tu tych opcji, to się zmienia wszystko, czy to się nie zmienia? Daj mi kierownika. Już kierowniku, majster już ci daje, czekaj, tylko będę wyrzucał belkę. I na spokojnie sobie działamy, dobra. Gdzie ty jesteś, panie kierowniku? Jest. Brączek, usunąć gospodarstwo, proszę bardzo. Cieszę się, mówię, że jest wreszcie ta mapka, bo jak widzicie teraz od czasu do czasu będę mógł sobie coś nagrać innego. Wreszcie zaraz na dniach rusza sobie od Ara, jak sami też wiecie. Musimy... Kurwa. Nie zamknę prasy. Rusza sobie od Ara. Czekajcie, podniosę sobie podbierak. Rusza sobie od Ara, który musimy, może dzisiaj będzie chwila, żeby już dokończyć, bo tu Mikołajki już tuż, tuż. Pierwszy odcinek, z tego co się chyba nie mylę, będzie u Adasia, bo lecimy raczej... No właśnie, chyba nie. Nie? A gdzie? U mnie chyba. Jo? Bo jeżeli od Ara ma być 6 grudnia, no, to dzisiaj, tak jak my nagrywamy teraz, wychodzi mój odcinek, no, i wychodzi Adama odcinek. Jutro wychodzi twój odcinek, mój odcinek. I pojutrze, kiedy mamy wydać od Ara, wychodzi Adama odcinek od zera. Więc i twój, więc ja nie będę miał odcinka. No to nie wiem, to może jakoś to rozkminimy właśnie, no bo dobrze, bo ty kończyłeś właśnie serię, no nie? Tak. W 17, więc myślałem, że będziemy lecieć tym samym tokiem, który mieliśmy właśnie. Dobra, musimy dzisiaj zadać na sobie na spokojnie usiąść i wtedy to wszystko przemyśleć. Dobra, włączamy sobie pracę, włączamy sobie koguty, bo będziemy... Bo jeżeli miałby sobie odpuścić od zera, to automatycznie przyblokuje też ciebie i nie będzie ani jednego od zera na PC. No tak. Dobra, będziemy dzisiaj sobie usiądziemy i to rozkminimy, jak to wszystko będzie wyglądać. Powoli. Gdzie jedziesz teraz prasować? Jadę prasować to takie najmniejsze pole, jakie tylko posiadam na tej mapie. Tam jesteś do Goszynia jeszcze? Nie, nie? Tylko co? No to... tylko tu. Ja będę sobie tu na spokojnie wtedy kosił. A to jest pszenica, dlatego nie mogłem wjechać. Bo tak próbowałem sobie, mówię, kurwa, coś chyba nie jest nie tak. O. A nie chciało mi po prostu przyjąć tego. Pa, kurwa, jaki sprzęcio się pojawił na gospodarstwie, a dać mu tylko kierownika na moment. Już mi Holand wypożyczono od sąsiada z Budzieja. Ale robi mi jaki kombajn, masakra, nie? No, tutaj jak. Ale nawet na płaskim terenie, kurde, to jest w ogóle dziwne. Bo tu nie ma żadnej, kurde, górki takiej, nie wiadomo jaki, że kombajn by sobie nie dał rady. A on i tak, kurde, nie chce tego zebrać, nie? I ma problem właśnie. Nie wiem, czemu uwielbiam to pole, nie? Mało co tu się w ogóle robi, ono tak głównie zawsze było do przystroju. Ale ma tak cholernie zajebisty klimat. Zobacz. No, dobra, kurwa, może tego nie tnij. No nie wiem, albo później w drugą stronę to spróbuję jakoś. No spróbuję to rozciągnąć, bo co on robić? Ja pierdzielę, no to jest akurat masakra. Dlatego też nie chciałem, bo ty mówiłeś, żebyśmy to cieli kombajnami, a ja już wiem, czemu nie chciałem. Bo właśnie by było, kurwa, takich pełno mijaków, nie? I byśmy się więcej bawili, dlatego chciałem to w giancie zrobić na szybkości i ładne, równe pokosy do prasowania. Tylko mówię, bardzo. Ale to najgorzej właśnie jest, kurde, na górkach, jak on ten kombajn przechodzi przez górkę. No. On nie chce docinać. Właśnie, przepraszam was też bardzo w poprzednim odcinku, ale totalnie wyleciało mi z głowy. Ja zapomniałem, że w ogóle bizon jest w tym farmingu od samego początku. Nie wiem czemu. Oczywiście też chciałem tego bizona wziąć i sobie przetestować, ale nie mam pojęcia czemu, ja o nim totalnie zapomniałem. Wtedy też pewnie do niego bym dobrał lekko inne maszynki, jakieś mniejsze. No szkoda, że nie ma polskich, ale to może i też lepiej, bo poczekamy sobie, aż wreszcie wyjdzie jakiś Ursus i przecież nie jest powiedziane, że ja mogę tylko na tej mapie zrobić sobie jeden odcinek rzeźniw. Także jeżeli tylko wyjdzie jakiś fajny polski sprzęcior, to jak najbardziej taki odcinek się pojawi. Tym bardziej, że ostatnio na komputerze sobie siedząc przypomniało mi się, że kiedyś robiłem sobie bardzo fajną polską mapkę. Kto już długo jest na tym kanale, będzie pewnie pamiętał. Mapka była tworzona z moich budynków, gdzie zrobiłem sobie stodołę, w którą można rzucać belki na górę i w oborze zrzucać je na dół przez taki otwór. To było bardziej taki pomysł wzięty ode mnie po prostu z realnego gospodarstwa. I tam właśnie tą stodołę bardzo długi czas robiłem i nagrałem to, ale w FS-ie 15. I kurczę, jak mówię, gdzie ta mapka jest? I tak sobie próbuję poodpalać te mapki, które posiadam na komputerze. Nie chcę się odpalić i tak, kurde, myślę, co by tu zrobić? Jak by ją odpalić? Czemu jest uszkodzona? I dopiero gdy wyszedłem sobie na kanał, patrzę, a tam, kurczę, FS-15, nie? Pobrałem sobie 6 Giantsa, udało mi się odpalić, wyciągłem swoje budynki i będę przekładał je teraz do farminga właśnie 19, więc tam jak najbardziej pojawi się ta mapka i wtedy nic tylko czekać właśnie na polskie maszynki i tam raczej będziemy sobie takie coś testować, a tutaj tak na spokojnie
jakieś średnie będziemy sobie ogarniać. Myślę sobie właśnie na taką ciekawą, jakby to było na takiej typowej polskiej serii, gdzie mamy tylko na początku 60 przyczepę, jakiś mały agregat i przypuśćmy kombajn, no i do tego siewnik, a oczywiście pługi resztę musimy sobie sami kupować. Na początek mamy tam kilka pól do cięcia i plonów. Jestem mega ciekawy, jak taka seria by wypaliła i jakby się rozwinęła. Oczywiście kupowanie landów jak najbardziej. I tak mega jestem tym podjarany, bo na singlu fajnie by było też się tak rozwijać. Nie jakaś oryginalna właśnie mapa, tylko zrobić taką pod siebie, żeby można było się od samego począteczku rozwijać. A, zapomniałem wypuścić belki. Więc tutaj też mega jestem ciekawy. Lubię jeszcze tą mapę, które robią na średnie gospodarstwa. Tam zacząć sobie na przykład od razu, że tak powiem, na takim bizonie, na takich małych maszynach i powoli właśnie się rozwijać coś na swojej mapce. No nigdy jeszcze takiej mapy nigdy nie robiłem na... No, to osmałek jest, że na Google jeździsz. To co? Osmałek jest, że na Google jeździsz. Bo już kończyłem tak, żeby sąsiady widziały. Dobra. Starczy tego prasowania na dzisiaj? No, jednak nie wyjadę. Myślałem, że przejadę. O, dobra. Wiecie co? Nie wiem, czy nie zacząć sobie zbierać tutaj na tym polu tych barek. Choć nie, bo Bronek sobie tam kosi, to pojedziemy koło niego, żeby smutno nie było. No, super to wygląda na korzenie. Otrzymamy towarzystwa. Powiem ci, że nie kurde, takie straty będą w tym kombajnie, że... Siema Mirek, betoniarz, Antek, jak to powiedziałeś? Antek betoniarnista. Także witam Antka betoniarnistę u nas na gospodarstwie. Dzisiaj oczywiście dalej New Holland. O, czekajcie, przydałoby się znaleźć... Fox, podaj mi 60. O, dobra. A nasz zewnątrz się nic nie zmieniło, także spoko. Czyli w każdej maszynie. Trzeba później tą kamerę sobie odsunąć. Zajebista sprawa moim zdaniem. Fajnie, bo teraz w miniaturkach nam to pomoże. Wczoraj sobie rozkminiałem, bo już chciałem, wiecie co, znaleźć sobie komendę, w której widziałem Giants, ale to chyba trzeba jakoś najpierw odblokować, w której Giants sobie ogarniał to, że mógł załadować sobie przyczepę w grze, nie wychodząc. I właśnie chciałem załadować ją obornikiem, wysypać sobie ten obornik na polu, bo jak wiecie, no tutaj mapa nie jest funkcjonalna, nie ma zwierząt. Teraz mówię, zanim ja się tutaj nabawię i to wszystko poprzekładam, to wolałbym to dodać po prostu tak troszeczkę inaczej. Dobra, przyczepka tam sobie ładnie z tyłu stoi. Podczepiamy ją. Ale będzie ładowanie. Mam nadzieję, że tur tylko jest ten przypisany do tego, bo bym się chyba załamał. No to myszką najwyżej. Nawet łatwiej przecież myszką. Dobra. Ja jakoś kurde chciałem poładować tym. Chciałem poładować właśnie tym zestawem. Wiecie co, ja chyba wjadę na pole, bo tam ciężko będzie mi się później złamać. No, ja bym chciał się tylko dobrze złamać. Bo to jednak kurde kawał tej przyczepy, szkoda, że nie ma nic mniejszego, mogłem wziąć tą kurczę zieloną. Ale ona na nią podobno wchodzi tylko jeden poziom belek i tam wchodzi 6, no to gdzie, no nie ma sensu w ogóle się czymś takim bawić. W poprzednim odcineczku sobie tutaj kosiliśmy. Ja i tak na każdy odcinek tą mapkę będę przerabiał, to co mi będzie po prostu potrzebne. Czekajcie. A, nie w tą stronę, dobra. O. Chyba jest lekko nie tak przypisane, jak to było w poprzednim. Czemu? Bo nie wiem czemu. A nie, dobra. Nie w tą stronę po prostu wziąłem sobie padem. O, słupek się naprawi, to spokojnie, ważne, że przyczepa cała. Jaki słupek? Nie, tam zawadziłem graniczny słupek tam. Dobrze. I żeby nie było. No teraz znowu tu się złamać, ja pierdzielę. Jednak na takich małych mapkach. Wsarąbane. Dobra, jedziemy sobie. Ważne, żeby dobrze się złamać. Jedziemy sobie chyba na górkę. Siema. Co nie patrz na tym jaki, dobra? Dobra, luźno. No nic nie poradzimy, to już jest. Ale ma ciężko. Z pustą? O ja pierdolę. No. Ale za głębie belek tu jest. A ty masz ten, takie duże górki tu porobione, może dlatego to nie chcę, wiesz? Bo one są takie dosyć ostre te góry. No ja, no są, no ale. No widzisz, na 17 tak było i nie było żadnego problemu z tym. No nie racja, nie wiem. Szkoda, bo chude nie wygląda to za ładnie. A obstawiam, że raczej tego nie naprawią, nie? No. Raczej będziemy się musieli z tym po prostu męczyć tutaj. Dobra, my sobie teraz. O, czy teraz mi się uda to skosić normalnie? O tak, dokładnie. Nie, jednak nie. Jednak mi jak musiał być. Ale dawno na akcji belek nie było. Przypomina mi się czasy 13. Nie, ugi bugi odcinek nie będzie zbyt długi. I naprawdę wtedy trochę się działo. Czekajcie, wezmę sobie ładniej stanę, chcę tu naprawdę fest przyczepkę ułożyć. Jezu. Nie wiem, czy się da to na tym odcinku w ogóle. To jest pełno już.
Trzeba nie Holanda wziąć, czy trzeba tu zostawić, kupić jeszcze jedną. Co? To weźcie gdzieś to wysyp. Gdzie? Nie muszę ci chyba wszystkiego mówić, co? To bym wypierdolę do... Mam pomysł. Ja spróbuję poładować sobie ze wewnątrz troszeczkę. A miałem pomysł zajebisty. Czemu? Nie wiem, po prostu. Kurwa, no bez przesady. Mogłeś to jechać trochę dalej wysypać. Cicho. Ty, kurwa, kaczki będziesz dokarmiał? Cicho. Ja zaraz pokażę twój pomysł świetny, jak ci się rozwijasz. Boże, marnotrawstwo. Kaczki dokarmiasz. Nikt nie musi tego widzieć, tak? Nic nie może przecież wiecznie. Pan zapierdalam tam. O kurwa. Mordo, ja się przestraszyłem. Ale kurde, tu pszenica pięknie sypie. Mordo, dobrze ci to idzie, ci powiem. Ile już było? 20 masz załadowane? Dwie. O, i tak dobrze. A o, też kurwa, chyba kamień za mną. Też bym się kurde poładował belki. No akurat to mówię, tak mnie jakoś to przyciągło do tych belek. Doładowanie belek akurat w farmingu, no petarda. Ja zawsze lubiałem, lubię i chyba zawsze będę lubiał te belki ładować, nie? Ale kurde, powiem ci, fajnie tak poładować z tym. Ej, dwie belki da się złapać na to widłę, nie? Da się. Da? Tak. Najwięcej belek się naładowałem w farmingu 15 chyba. Wtedy miałem takiego sing, takiego save'a, gdzie grałem sobie sam. I wtedy właśnie trzaskałem tych belek od ciula i takie stogi różne dużo układałem, także to było. Ale się fajnie skupiam. Nie, jeżeli tu naprawdę na kierownicy tak realnie można sobie pograć, to akurat przy ładowaniu belek można się naprawdę mega fajnie sprawdzić. No to urwie widłę zaraz. No ci powiem. Chyba normalnie dostaniesz trójkę z plusem dzisiaj za ładowanie belek. Kurwa, dzięki. Chyba trochę za bardzo są wbite do góry, ale nic nie poradzę. Mam nadzieję, że New Holland kurwa jest dosyć dobrze wyważony i bez obciążnika sobie poradzi. Nie, bo nawet mi się przypomniało... Czekaj. Nie wiem, czy nie wyjdę sobie pasami tego. Nawet mi się przypomniało, na jakiej mapie grałem wtedy, co miałem tyle balek. Kurwa, ciągnik z GOS. O, dobra, już działa. Mordo, pamiętasz tą mapę La Ferme Limuzyny? No, to serio tam tyle belek miałeś? No chłopie, ja tam grałem od ciula czasu. No cały czas ja tam trzaskałem. Nie, jak nie miałem nagrywania żadnego, jak żadnej serii nie nagrywałem, to wczoraj właśnie sobie tam grałem i wtedy tam miałem tyle tych balek. Od cholery nie miałem ich. Czekajcie, ja sobie teraz to z zewnątrz próbuję złapać. Troszeczkę inaczej. Bo teraz miałem dziwnie to złapane. Jak od zewnątrz? Bo w środku to robiłem, a teraz chcę po prostu wbić te widły idealnie. Trochę schodzi roboty, ale tak, no, beleczki to jest, mówię. Akurat taka jedna sprawa, gdzie można się troszkę skupić. O, właśnie tak chciałem. Ale tam jedziesz z tematem. Ładnie. Fajna ta tekstura tych belek, nie? No, właśnie ja się cieszę, że ją wreszcie zmieniliśmy. To wygląda podobnie jak w 13, bo nie wiem, czemu mi się strasznie kojarzy z 13 ta tekstura. No, bo ona jest chyba już od 13. W 17 też ją pamiętam. W 17 też ją miałem wgraną. O, że jak to wygląda, to pocinta jak po bojowisku jakieś. Mój Jezu. Teraz jakbym chciał to sieczką ściąć, to kurde, jak będzie do dupy, bo będzie trochę słomy, trochę sieczki na połowie. Ale kurwa, zaraz zacapuję na ramiona z tyłu, bo i belkę. Właśnie, o, wtedy na tej serii to na La Ferme Limuzyny miałem takie widły na tył, podwójne. I sobie woziłem na przód dwie belki i z tyłu dwie. To była akurat zajebiste. No pograłbym sobie jeszcze. A jest jakaś ta, a nie, to jest Paradise Farm. Nie ma, kurde, szkoda, bo jakby ta mapa wyszła, ta La Ferme Limuzyny do 19, to kurde, normalnie chyba tu na zawał zszedł, nie? Bo to była jedna z lepszych map, na których ja grałem, na których się dało naprawdę fajnie pograć, bo tam było wszystko. Na tej mapie było naprawdę wszystko, nie? Kurde, patrzcie, mogę sobie jej dokładnie przypomnieć, jak ona wyglądała, bo dużo tych map zagranicznych było. Były dwa gospodarstwa na pewno na tej mapie. Jedno było zajebiste, drugie było trochę mniej zajebiste, ale tak wszech zajebiste. Dobrze, to już wiem, która to... Grałeś dużo ze mną, bo graliśmy tam kisionkę z chłopakami właśnie wtedy. Sorgo kosiliśmy, pamiętasz? Jak żeśmy sorgo kosili? Nie pamiętasz tego? No właśnie coś teraz mi się kojarzy, ale nie mogę kurwa cały czas sobie przypomnieć gospodarstwa na tej mapie, wiesz? Kurde, to było właśnie to sorgo. No dobra. W ogóle jak dziwnie, zobacz, po tym gumbanie słoma dziwnie tak zostaje, co? Tak dziwnie ją urywa. No. Stać się, to jest dziwne, nie wiem czym to jest spowodowane. Kombajn pewnie kurwa zjada tą słomę. Gdzieś tam się zapycha pewnie w środeczku. Ej, oj. Siedzę, to jest poniedziałek, tak?
No, mam nadzieję, że kuźwa w wtorek. Wtorek, że dziś w tym tygodniu jeszcze uda nam się ruszyć ze Spintajersem, przynajmniej na którymś z chłopaków w kanale. Bo naprawdę brakuje tych gier. Jak to jest z pasem? Pasy są tak daleko od ciebie? No. Kurde, szkoda. No ale no i tak będą trzymać. Właśnie jestem mega ciekawy, czy jak gdzieś nie popchnę, tak wiesz. Nie, bo one będą i tak trzymać. Dobra, ja biorę sobie tą belkę, bo ona mi troszeczkę przeszkadza. Będzie ciężko ją zabrać. Ja pierdolę, jak to wygląda. To kurwa trochę taka lega, jakby była na polu. No. To teraz weź jak to zrobię, jak wsiąść w poprzek jedynie chyba. O! Zajebiście zacapowałem belkę. O! A się nasunęła? Na, nabiła się na pala. Przygody Piotrusia Pana na haku kapitana. Tak jest, ale tam się kurzy za mną, pa. Widzę właśnie. Nie wiem, ten case mi się strasznie podoba. Co jak co, ale jest petarda. W ogóle fajnie teraz, tak jak ty wspomniałeś ostatnio, że jak się wybiera kolory, to pisze od jakiej maszyny jest. No bo ludzie tak pisali w komentarzach. Obciążnik dobrać, patrzę, Casey H pisze. No, no a ja szczerze powiedziałem, że nawet o tym nie wiedziałem. Mówię, my tyle jeszcze nie wiemy o tej grze, że to jest totalna masakra. No ale sobie teraz to sprawdzę, jak to wygląda tutaj. Stój, majster, kurwa, stój! Dobra. Bo tutaj ludzie mi z turem pisali, że to tak wygląda. Czekajcie, nawet nie widzę, sobie wezmę. Dobra. O! Mordo, chyba mam wodę pod mapą. Jakaś studnia musi gdzieś tu. Gdzie to niby pisze? Co? Gdzie to niby pisze? Jak wejść na kno i najedź na kolor sobie. Na dole, widzisz? Zondir. Aha. Widzisz? Tu Fend. A, serio? No, zajebiście to zrobili akurat. Bo mówię, często kurwa, ja próbowałem ile razy coś dopasować pod ten kolor. Nie idzie. I następny. Zajebiste to jest. Ej kurde, tutaj akurat nie usuwałem dźwięku wody ani poziomu wód, także jak widzimy pod mapą jest woda. Mi się wydaje, że gdzieś wybije z czasem. He, beka. Dobra, nabiliśmy sobie. Zajebista sprawa, jeśli chodzi o to. O, górka to widzę konkret do kosza, z żadnej strony nie idzie tego wziąć? Co? Górki z żadnej strony nie możesz wyciąć? Nie. To ładnie. Co to jest? Co? Nie wiem, czy nie fajnie było, jak będzie odczepiłbyś stejera, nie? I pojeżdżałbyś mi z tym. Z czym? Z krzyżową. Ej, co jak co, ale poprawili chyba to belki, bo jakby nie patrzeć, kurczę, teraz ja naprawdę nie kładę tych belek idealnie, jak widzicie, często je dociskam gdzieś, żeby mi te widły wyszły. Potrafiły te belki się wcześniej, kiedy w poprzednim farmingu zbugować. Tutaj, jak widzimy, no naprawdę spoko to jest. I jak widzicie, ogarnia. No, nabijanie też ze środka, też ta widoczność jest naprawdę zajebista. Ale szybko żeś to kurwa zrobił. Chyba już wcześniej wiedziałeś, że będziemy musiał tak przyjechać. Nie. Tylko czekaj, teraz ja sobie podczepię. No dobra, najpierw ty załaduj. I weź od razu tam, wyjdź, pas mi zapnie przy tej belce, co ją podepnę. W tych trzech? Nie, w tych ostatniej, w tej ostatniej. A, dobra. Bo ty nie widzisz pasów? Widzę. Mam nadzieję, że się nic zbuguje zaraz. O, cyk. Dobra. Dobra, gitara, mogę jechać. Idziemy sobie trochę dalej. Krzywo, ja bym to ładnie załadował, no ale dobra. Co? Mówię, że trochę krzywo, ja bym to ładnie załadował, no to dobra. Przepchłem, bo, ale no ze środka powiem ci, że nie, no nie jest jakoś mega łatwo, bo nabijać spoko, nie? Bo idealnie wjedziesz w nią, ale już zostawiać nie idzie wyczuć czasami tej odległości, nie? Trzeba byłoby na pewno dużo więcej się pobawić, bo ja mało kiedy ładowałem ze środka belki. Dawaj tam, majster. Ach, to skupienie, kurde, żeby było ładnie. Fajnie na tym zoomie wygląda nawet. No, no, tak inaczej trochę, nie? Mówię. Kurde. O, gitara. Dobra, jedziemy sobie z tematem dalej. Nie wiem, ile uda nam się załadować, to się uda. Długiego odcinka nie chcę robić, żeby nam tutaj wrzuciło się. Ogólnie to i tak ta mapa ma do siebie to, że są mega kolory. Bo ostatnio mniej więcej patrzymy, ile giga mamy nagrane i to widać, że te około 30-minutowe potrzebują około 15, około 10, max tam 12 giga, nie? Gdzie jedziesz? Co? Ładuj do przodu, bo tamta się przesunęła. No, właśnie wiem. Weź przełóż na drugą stronę, jakbyś mógł. W sensie? Czy nie dać rady? Nie, za krótki jest tur chyba. Dobra, to musisz z drugiej czekaj. Strony podjechać. Weź stój w miejscu, ja będę mógł kuźwa pomiędzy te jeszcze włożyć tą belkę. Pewnie nie, bo będą słabo uciśnięte. No spróbuj. To jest ciekawe właśnie, czy one się jakoś zbugują, czy nie?
Nie, chyba nie, chyba nie powinny. Mi się wydaje, że powinny zmieścić to bez problemu. No i tak kurwa jest na styk, jak widzę. No zajebiście ten chłopak wygląda. A w 17 tak się go nie doceniało. Nie, nie, w ogóle mało, które masz, na przykład ten oryginalny case, nie? Co my teraz mamy go na Odara. Przecież ten oryginalny pierwszy case, który był. Czekaj. No wiesz, upuścił teraz. Okay. Ona powinna skoczyć. No teraz upuścił. Czekaj, ja teraz rozsunę. Ja teraz rozsunę sobie tą, ja ją przyłapię i ona wtedy skoczy. Myślisz? Mhm. Bo ta na nią napiera, wiesz? Jakby teraz górki stoję, dlatego. No też. Majster. Okay. Kurwo jebana. Dobra, może być. No, ona by weszła, patrz. Poczekaj, ją teraz pyknę. Tylko ją popchnij i tyle. O Jezus Maria. Ważne, że jest załadowane. Dobra. Leży? Dobra, tak zostaw. Górę jeszcze. Dobra, nie, bo wypierdoli. Nie, bo trzeba po prostu na równym i po kolei układać, bo pomiędzy co nie ma wsadzać tych belek. Czekaj, co zjadę. Weź zjedź, okładziemy ostatnio. Myślę, że dłużej nie będziemy nagrywać. Czekaj, zawrócę, jo? Jo. Więcej nie będziemy nagrywać, bo chcę, żeby ten odcinek w miarę dzisiaj jeszcze wyszedł. Czekaj, mam dwie złapać? Tam widzę, są fajne dwie. Dobra, to jeszcze tam te dwie złapiemy i dopiero. Poczekaj, Marcel. Bierz drugą, czy co? Nie, tu włożę, a później dwie zacofuję. Podawaj. A no tak, ja zapomniałem, że jest opcja ściągnika zakładania wszędzie pasów. Będzie do fula przyczepa. Tam jeszcze z przodu chyba jakieś trzy belki zostały. Kurwa. Jak wjeżdżałem, to widziałem. Czekaj, bo mi się tu załapała. Pchnij ją, kurwa, i tyle. Na prosto koła i pchaj. Nie, nie, bo tamta wyjdzie bokiem. O, teraz ja. Jeszcze. Dobra. Może być. Człowiek musi się przyzwyczaić teraz, bo mówię, ja nie pamiętam, kiedy my tak sobie normalnie belki żeśmy wozili. Tak, na Odzera żeśmy wozili wszystko samozbierającą. Bo chyba przez tyle czasu na Odzera do Farmera 17 nie mieliśmy okrągłych belek? Nie. Nie, nie wzięliśmy w ogóle. To wszystko mieliśmy w kwadratowych belkach. Masakra. No, dlatego ja mówię, a na serii tak, na od biedaka do kozaka nie mieliśmy nic. Najlepiej jak te belki są wybudowane, czekaj. Okno. O, kurwa nie. O, stój Mariola. I żeśmy na od biedaka do kozaka przeźmieliśmy tylko kostki. Ten. No dobrze, od biedaka do kozaka kostki. Ja później serii żadnej praktycznie już nie miałem, bo na Odara też nie mieliśmy jeszcze pracy. Nie. No. No. Kurwa, widziałeś to? No to tak jest, to nie wiem, czemu oni tego nie poprawili. Że jak się podjeżdża blisko, to ona, tak to ona się przesunie lekko. Kolizję jakby jakąś taką dziwną traci, która ją trzyma. Dobra. Ostatnie dwie. Prawie się wypierdoli teraz cała przyczepa, ale bym się śmiał. Nie no. Podczepiona jest, więc nie powinna. Dawaj jeszcze. Dobra. Na dół. No gdzieś kurwa zahaczyłem ją lekko, czekaj. Zachwaciłeś. Do góry podnieś i nie. To ta chujnia. Dobra, połóż najwyżej na tą kratę naprzód. Kurwa, cały czas się zahacza, czaiś to? Dobra, teraz kładź. Kładź, ja złapię tym. Nie, czekaj, nie. Muszę do przodu jeszcze. Ta kurwa jedna tu za z przodu jest. Ona o, będzie... a tamta skoczyła z drugiej strony, teraz fajnie. Jo? No. Czekaj. Ty pasa nie złapałeś? Nie. Nie mogę kurwa ruszyć. Zajebiście się ta zrobiła, dobra. Spadaj. Włóż teraz. Teraz włożę i dobra. Mniejsza z tym, już nie będziemy się bawić, bo nam się to tak pobugowało, że ja pierdzielę. Jedna ci się sama wysuwać zaczęła, ty. W sensie nie widziałem. No, zaczęła się sama wysuwać, dobra, cofaj. Czekaj teraz do góry. Dobra. Jeszcze może ją wrzucisz.
Dobra, nie chcę mi się już bawić, bo za dużo się skupiamy, a mało co można pogadać. Ale chociaż odcinek z prasowania, wiemy już jak jest. Na pewno poprawili belki, co jak co, ale moim zdaniem poprawili te belki, tylko po prostu trzeba się bardziej skupić i lepiej układać od samego początku. Ale jak najbardziej belki są na plus, także mamy to potestowane i jak widzimy, no ta Soma jest naprawdę mega konkretnie wydajna. W tym odcineczku to było na tyle, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, zapraszam do kolejnych, do komentowania i do pisania fajnych temacików. Także co, my wam dziękujemy. Do kolejnego odcineczka, strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!